Cześć fani Gosi! Siemać się tu Gosia z kanału Gosi Dziedzic. Witam fanów. Zapewne wszyscy znają bajki Walta Disneya, czyli disneydowskie bajki, baśnie, disneydowskie filmy. Również chyba wszyscy kochamy disneydowskie księżniczki, Disney Princess. Otóż najnowsza firma Disney Store wypuściła lalki Disney Princess, księżniczki Disneya. Tym razem księżniczki Disneya jako Disney Princess Animator. Lalki, które wyglądają jak księżniczki Disneya, ale jako dziewczynki, czyli jako małe. Jak wyglądały księżniczki Disneya, jak były małe. Lalki są piękne. Chciałam Wam pokazać kolekcję. Pierwszą lalką Disney Animator w kolekcji mam. Chciałam pokazać, to jest kopciuszek, jest to Cinderella, ma na sobie oryginalny strój i wszystko, kupiłam ją, przepiękne malowki, zobaczcie, jasny blond, złociste, piękną niebieską sukienkę z prawdziwą koronką, buciki, to jest Cinderella, tak zwany kopciuszek, a po angielsku Cinderella, a Schäferhund po niemiecku. O, jakie malowki. Duże, piękne, niebieskie oczy, spojrzenie, jest to Cinderella, kopciuszek. O, wygląda, tu ma o. To jest kopciuszek, Cinderella. Następną lalką z tej pięknej kolekcji Disney Animator jest piękna i bestia, którą wszyscy na pewno kochają i znają. Belle, czyli Bella, Beauty and the Beast po angielsku. To jest Belle w swojej złotej sukni, wygląda przepięknie, ma bardzo długie włosy. Te lalki są bardzo dopracowane, są prześliczne, słodkie, urocze. Czy Wy też chcecie mieć je w kolekcji lub macie? Chciałam zwrócić Wam uwagę, że te lalki mają bardzo gęste, piękne, gęste, ciemne, brązowe, piękne włosy, no gęste. Następną lalką, jedna z moich ulubionych księżniczek, ona ma niesamowicie, zobaczcie, długie włosy, prawie do nóg, jest to Jasmine. Z Aladyna, film Disneya Aladyn, wszyscy znają i kochają. Jest to księżniczka z Agrabahu. O, księżniczka Jasmina, jako dziewczynka, jest po prostu cudowna. Ma strasznie grube, piękne, długie włosy, prawie do kostek. Są uwielbiam u lalek, kiedy włosy są gęste i długie. Jest to Jasmine, uwielbiam ją. Jasmine, przepiękna buzia i wszystko, włosy są dobrego gatunku. Następną lalką, którą lubię, bo lubię orientalną urodę i stroje, jest Mulan, którą lubię. Jest to Chinka. Zapomniałam powiedzieć, że Jasmine jest Turczynką z filmu Aladdin Disney. Ona jest, Jasmina jest Turczynką, Arabką, no. Natomiast Mulan, którą tu mam, też Disney Animator, jest Chinką i pochodzi z Chin. Azjatką, Chinką. Mulan jest bardzo ładna. Tak ją ubrali i Mulan jest uczesana jak małe dziewczynki w Chinach chodzą. Mulan, Disney Animator, też Ci się podoba. Ma trochę skośne oczy, Mulan. Następną lalką Królewna Śnieżka, znacie ją pewnie z bajki Walta Disneya, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Czarna jak włosy jak heban, usta czerwone jak krew. Oto ona, Śnieżka, Snow White, która ma na sobie płaszczyk i zwierzaczka, ptaszka, bo ona bardzo kocha zwierzęta, tak jak ja, bo ja też uwielbiam zwierzęta. Jestem miłośniczką wszystkich zwierząt, to jest Snow White, Królewna Śnieżka. Wygląda prześlicznie, jest tak słodka, bardzo mi się podoba Śnieżka, jest cudowna, też ją bardzo kocham. Wiecie, kocham wszystkie lalki, to jest Snow White. Ma na sobie oryginalny strój imitujący z bajki. Jest ona jako mała dziewczynka, Śnieżka mała, śliczna Śnieżka. Te lalki, słuchajcie, są bardzo pięknie dopracowane, mają bardzo gęste, gęste, piękne włosy. Wszystkie mają grube, to jest Śnieżka. Następna to jest moja ulubiona, ulubienica, Murzyneczka, bo ja jestem bardzo tolerancyjna. Staram się być zresztą. Mnie to nie przeszkadza, bo ona mi się strasznie podoba. Jest to księżniczka, którą wszyscy znają z nowszej bajki Disneya. Księżniczka i Żaba. Jest to księżniczka Tiana. Jest ona
afroamerykanką, czyli murzynką, jest czarnoskóra, ale mi to nie przeszkadza, bo jest cudownie śliczna. Ma za sobą żabkę. To w bajce tą żabą był książę, Neyman, który był zamieniony w żabę, był księciem. Tiana również po pocałunku zmieniła się w żabę, ale później się to zmieniło. Jak możecie obejrzeć w filmie bajce Disneya, księżniczka i żaba. O. Princess Frog po angielsku. To jest Tiana jako dziewczynka, śliczna. Widzicie ją na początku w bajce jako dziewczynkę. Jej mama opiekuje się księżniczką, a ona jest jej przyjaciółką księżniczki. Bawią się razem, są obie dziewczynki w tym samym wieku. Następną lalką jest to księżniczka Aurora, śpiąca królewna, którą też mi się podoba. Ma duże, piękne, niebieskie oczy i strasznie gęste, złote loki. Jest prześliczna, ma sobie różowy strój. Właściwie Aurora miała raz różową sukienkę w Disneyu w bajce, a raz niebieską. Szkoda, że nie jest niebieskiej, ale różowa też jest śliczna. Nie podoba się była wersja w niebieskiej. Mam też strój wieśniaczki, sama jej, moja mama uszyła jej razem ze mną. Bo akurat trafiłam w wersję Aurory w Disney Store, animator w Polsce, akurat w sukience różowej, ale mi to nie przeszkadza, bo jest przepiękna. Ma złote burze blond loków, ale jaką ma burzę loków, zobaczcie, jakie gęste loki. Aurora, śpiąca królewna, Sleeping Beauty. Słuchajcie, bardzo lubię księżniczki. Następną jest Elsa z Krainy Lodu. Mam też i Anna. O, z Krainy Lodu, to jest Anna. Troszkę tam te włoski, bo uczesałam ją tak, jak mi się podobało. Ania z Frozenu. Są to obie bohaterki filmu Frozen, Kraina Lodu. Elsa jest starszą siostrą, Anna młodszą. Obie mi się strasznie podobają. Disney, Kraina Lodu. Elsa i Anna, czyli Elsa i Anna. Wyglądają tak. Są pięknie dopasowane, są po prostu przepiękne. Elsa w ręku ma Olafa. Tu wam chciałam pokazać. O! Bo niektóre księżki Disneya miały w zestawie zwierzątko, ale nie wszystkie. Niektóre lalki mam używane, także nie ma wszystkich po prostu tych akcesorii. Następną lalką, którą bardzo, moją ulubioną postacią, jedną z najbardziej ulubionych, jest mała syrenka Ariel, bo uwielbiam bajkę, najlepiej ukocham bajkę o małej syrence. To jest Arielka. Najpiękniejsza bajka, jaką o syrence jest, o prawdziwej miłości. Arielka ma piękne, czerwone, długie, gęsiusieńkie włosy. Jest po prostu cudna. Ma oczy i ma swojego przyjaciela Fabiusza, tak zwanego Florka, mała syrenka. Little Mermaid po angielsku, Arielka. Ma na sobie ogon zielony. Ogon możemy, o, możemy się bawić, że Arielka ma nóżki. Jak w bajce ma nóżki, może siadać. O, Ariel ma piękne czerwone włosy, co mi się w niej podoba. Piękne rude, czerwono-rude, piękne. I ja bardzo lubię lalki animator. O, Arielka. Tutaj mamy dzwoneczka z filmu Piotruś Pan. Tą zdobyłam na bazarku za 15 zł, tą laleczkę. Jest to dzwoneczek, zrobiłam jej skrzydełka, bo brak było skrzydełek. I zrobiłam buciki i kupiłam wstążkę. Jest to dzwoneczek z filmu Disney Piotruś Pan, to wszyscy znają. To jest dzwoneczek. Dzwoneczek bardzo kocha się w Piotrusiu Panu, jest zakochana w nim. Tak naprawdę dzwoneczek kocha Piotrusia Pana. Tak jak było w filmie Hak, które wy nie oglądaliście. Jest śliczna, animator. Teraz pokażę następne lalki. Tu mamy Pocahontas, związałam jej włosy w warkocze. Jest też cudna, to jest Indianka. Związałam jej warkocze, ponieważ żeby się włoski nie niszczyły. To jest Pocahontas, też uwielbiam Pocahontas, uwielbiam o niej film. Jest przepiękna, jest Indianką. To musiałam jej zrobić, ponieważ Disney Store zapomniał o tym szczególe. Ja jej zrobiłam to na rączce. Z papieru samoprzylepnego, ale ładnie wygląda. To jest Pocahontas. O, Pocahontas.
To jest Merida z filmu Merida Waleczna, znacie ją, może nie jest za piękna, ale słuchajcie, za 30 zł kiedyś już dawno, ze 2 lata temu kupiła ją na bazarku, na targu. Niestety była goła, więc postanowiłam zrobić jej z mamą razem sukienkę taką, nawet ładna, jak mogłam najlepiej, bo to włosy dlatego takie są, że została kupiona, używana i goła, ale tak mi się podobała, że ją wzięłam, to jest Merida Waleczna. Jest też śliczna, super, ja lubię rude lalki, jest śliczna, zobaczcie. I jeszcze moją jedną lalką, właściwie z tej serii Animator, to mam tą, którą tak lubię, Rozpunkę. Jest też przecudna, ponieważ uwielbiam jej przepiękne, długie włosy, też kupiłam ją używaną od kogoś, nabyłam po dobrej cenie. Rozpunka, Rapunzel, czyli zaplątani, tak, Glend. Włosy Rozpunki są długie, blond,